Witajcie. Na pewno zauważyliście jakiś czas temu, że zacząłem swoją przygodę z feedbackami. Dlatego postanowiłem zrobić taki cykl nagrywek w klimacie reguluję i naprawiam, a co? Tak jak to sprzęty. Więc zapraszam Was, mam nadzieję, że Wam się to spodoba i będziecie też sami głupać przy tych sprzętach. Pierwszy temat, który chciałem poruszyć i który chciałem Wam jakby przybliżyć, jest to zawieszanie się pływaka w gaźniku po wywrotce. Jest to bardzo taki niefajny temat, gdyż po zawieszeniu się takiego pływaka tutaj przez te rureczki, dokładnie przez tą, jest bardzo duży wyciek paliwa, praktycznie którego nie możemy w żaden sposób zatamować. To paliwo cały czas ucieka, gdyż jest podawane ze zbiornika samociekiem, płynie i aż wyleci praktycznie całość z baku, więc będę chciał dzisiaj Wam pokazać moją próbę, że tak powiem, zmiany troszeczkę może nie konstrukcji, ale zrobienia pewnego zabiegu, który umożliwi jakby zmniejszenie ryzyka takiego zawieszania się. Więc zapraszam Was, oglądajcie, subskrybujcie mój kanał oczywiście, lajkujcie, piszcie, zadawajcie pytania, na pewno opiszę. Hej, zaczynam. Aby dobrać się tutaj do naszego gaźniczka, potrzebujemy takich narzędzi jak klucz 8, klucz 10, płaski, śrubokręt płaski i śrubokręt krzyżak, żeby się tutaj dostać do wnętrza gaźnika. Oczywiście zakręcamy paliwko, żeby nam tutaj nic nie ciekło. Ściągamy przewód zasilający. Który tutaj jest zabezpieczony takim drucikiem. O. Wyciągamy nasze przewody ze zbiorniczka, który nam tutaj ma wyłapać wszelkie przecieki. I zaczynamy. Ściągamy najpierw filtr. Proszę. Puszczamy paliwko z gaźniczka. Okej. I oto nasz gaźniczek. To jest gaźnik Mikuni. Standardowo montowany w MRF 140 Supermoto. I zaraz zobaczymy, co tam siedzi w środku. Musimy troszeczkę sobie wytrzymać go z tego paliwka. I teraz tak, komora pływakowa jest tutaj przykręcona na 4, nie wiem czy dobrze widzicie, na 4 tutaj wkręty. Do tego musimy użyć śrubokręt krzyżakowy. O, to wszystko tak naprawdę lekko poprzykręcane, to nie są jakieś siły duże. No i otwieramy. Pokaż kotku, co masz w środku. Ciach. O. Zobaczcie. Komora pływakowa.
czysta w środku, nie ma żadnego syfu, wszystko ładnie. A tutaj nasz nieszczęsny pływaczek, który jest tutaj zamontowany na tej osi. No i cóż, jak widzicie, tu jest taka iglica w środku, która dopuszcza nam paliwo. W chwili, kiedy jest pływak w pozycji górnej, dopuść się, że jego paliwo jest odcięte. Kiedy jest w pozycji dolnej, cały czas dopuszcza. Paliwo oczywiście płynie grawitacyjnie, więc tutaj nie ma żadnej pompki, wszystko płynie z góry, a więc jak jest, że tak powiem, otwarty ten zaworek, więc cały czas nam leci. I w chwili, kiedy się nam pływaczek właśnie zawiesi, no to on jest właśnie w tej pozycji, on jest w pozycji dolnej. I to paliwo wypełnia nam tą całą komorę. Całą tą komorę nam wypełni paliwem. I zaczyna nam to wszystko uciekać tutaj tą rureczką dolną. Przez tą tutaj rurkę, po prostu się tworzy przelew. I to wszystko nam ucieka. Będę próbował zabezpieczyć ten układ. Może nie zabezpieczyć, ale zrobić coś, żeby zapobiec temu przywieszaniu się tego pływaczka. Przywieszanie jest oczywiście mechaniczne, czyli coś tutaj się musi przycierać, żeby ten pływak stanął w pozycji dolnej, bo przecież wypiera go tutaj cały czas paliwo w górę i teoretycznie to powinno być, teoretycznie ten układ powinien być odporny na wszelkiego typu zawieszanie się, no ale jednak się zawiesza, widzicie. Zobaczymy. Spróbuję to rozebrać i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jest taka oś. Jak to wygląda? Oś, widzicie, nie ma żadnych zadr, jest świecący, piękny drucik. Nie ma się do czego przyczepić. Zobaczmy dalej. Widzicie? Tutaj ta tuleja zrobiona jest przez zagięcie blaszki. To jest wygięte z blachy wszystko. Być może tutaj to trzeba troszeczkę podszlifować, wygładzić, wypolerować, żeby żadnych tutaj nie było zadr. Zobaczymy. Może to pomoże. Kolejna sprawa. Tutaj te prowadnice. Widać, że tutaj się coś dzieje, że tutaj coś się trze. Tutaj są takie wypracowane już rowki. Może, nie wiem, czy to uchwyci kamera. O, tutaj widać. Muszę się przybliżyć. Może coś tutaj dostrzeżecie. Coś tutaj się dzieje, no. Spróbuję to jakoś wypolerować, wyczyścić. Zobaczymy, może to pomoże. O, tutaj mamy ten zaworek iglicowy, taka iglica, która nam tutaj dopuszcza świeże paliwko. Tutaj też wszystko jest cacy, nie ma się do czego czepić. Ok. Zobaczcie, co mam. Zestaw pinicków, papier ścierny, 320. Spróbujemy coś z tym zrobić. Podłożymy sobie to tak. A nasz gaśniczek. Spróbujmy coś tutaj. Pięknie ten papier ścierny usuwa nam te wgłębienia. Widzicie? Jeszcze chwila i nie będzie śladu.
Widzicie? Widać to? Mam nadzieję, że to widać. Że znikły te nasze wrzery, które były tutaj dookoła otworu, zrobione przez tą blaszkę. Mamy teraz ładną, wygładzoną powierzchnię. Może troszeczkę jeszcze tutaj szlifniemy, bo coś tutaj widzę jeszcze jest. Przygotujemy tą drugą powierzchnię w ten sam sposób, analogicznie. O, widzicie, tutaj jest ten ślad takiego wypracowania. Zobaczymy, spróbujemy to usunąć wszystko. Następnie wyszlifujemy tutaj. Tutaj te krawędzie też wypolerujemy, żeby tutaj nic nie było, żadnych ostrych rantów, żadnych elementów, które mogłyby zawadzać o coś, które by mogły powodować to zaczepienie się po powierzchnią boczną tutaj tych stopek trzymających. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająca nasza tutaj praca przy tym elemencie, aby zapobiec temu zawieszaniu się nieszczęsnemu. Oczywiście, jak to zrobię, na następnych treningach na pewno będą jakieś gleby. Sprawdzimy to, że tak powiem, w terenie. Czy to nam pomoże, ten zabieg, na to nasze zawieszanie. No nic, działamy dalej. No dobra, przystępujemy teraz do zabawy z pływakiem. Nie wygląda to jakoś źle, ale spróbujemy to potraktować może takim pinniczkiem igiełkowym. Najpierw. No i teraz znowu papierek. Analogicznie lusterko trzeba zrobić. Mam nadzieję, że będzie teraz elegancko. Najważniejsze jest, aby ten papier ścierny był jak najdrobniejszy, żeby on nie robił jeszcze dodatkowych rys, tylko żeby właśnie usuwał te rysy. Wiadomo, każde ścierniwo robi rysy, ale w zależności od gradacji im bardziej gładki ten papier, tym rysy są delikatniejsze. Myślę, że wystarczy. Dobrze, przystępujemy do składania. Kontrola kabelki jeszcze. O, wszystko działa. Działa. Więc co? Więc składamy. Jeszcze raz skontrolujemy oś. Ale tu jest wszystko cacy. Nie ma żadnych niepokojących rys.
Widzicie, wszystko działa prawidłowo. Nic tu się nie przywiesza. Ok. Ostatnie odmuchanie tematu. I składamy. Działa. Czego by człowiek nie zrobił, gdyby nie było magnesu w śrubokrętach, w krętakach. Piękna sprawa. Przy okazji to zobaczcie. O. Tutaj sobie wyciągnąć ten zwierniczek. Zobaczcie, ile tu jest. Nie wiem, czy to widzicie. Znaczy, ile tam jest paliwa. No, to wszystko wyciekło z naszego gaźniczka. To też mój patent, zbiorniczek po gumach do żucia. O. Spełnia swoją rolę? Spełnia, zbiera wszystko, co wycieknie. A kosztował 3 zł i do tego kupa gum. O, proszę, piękny zbiorniczek. Ok, przystępujemy do montażu gaźniczka na swoje miejsce. Ja proponuję najpierw zamontować iglicę, żeby, bo tutaj jest bardzo mało miejsca, żeby się tutaj dostać później, jak jest gaźnik zamontowany, więc lepiej to sobie wcześniej zamontować, niż później się tutaj gimnastykować z tematem. O, widzicie. Tutaj ważna sprawa. Zwróćcie uwagę, czy tą gumeczkę macie całości, czy ona nie jest gdzieś uszkodzona, czy nie ma pęknięcia. Bo jeżeli macie tutaj jakieś pęknięcie, to rozhermetyzowuje się nasz gaźniczek, bo tutaj wszędzie panuje podciśnienie. I jeżeli tutaj mamy, nawet mamy tutaj na samej tej nakrętce, mamy też tutaj uszczelkę, nie? Więc to wszystko tutaj jest pouszczelniane. I myślę, że na pewno w jakimś celu chińscy inżynierowie dali tutaj, czy tam japońscy, bo tutaj nie wiem, czy wiecie, Japan, producent gaźnika. Po coś dali tą uszczelkę, tak? Więc jeżeli jest uszczelka, to powinna być w całości, nie powinna być uszkodzona. Tak samo tutaj, na ssaniu, też jest uszczelka. No, więc zwróćcie uwagę na to, czy tutaj nie ma żadnego pęknięcia. Ok. I wracaj na swoje miejsce, malutkie. Dokręcamy oczywiście z wyczuciem. Też mamy tutaj podkładeczkę taką z jakiegoś plastiku.
aby tego wszystkiego tutaj nie skruszyć, to samo nie powyginać tutaj tej naszej flanszy. To jest wszystko miękkie, więc dokręcamy z wyczuciem tylko tyle, żeby to się nam wszystko tutaj doszczelniło. Jakiś mega sił tutaj nie trzeba użyć. Druga strona tak samo, analogicznie. Wężek. Filtr. Temat skończony. Możemy dopuścić paliwka. Zobaczymy, czy nie będzie nic ciekło. Nic nie leci. Znaczy, że pływak nie zawieszony. Podniósł się, zatkał otwór napływowy. Wszystko dobrze. To by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. Będę nagrywał więcej. Wszystkie jakieś techniczne sprawy związane z pibajkami postaram się tutaj poruszyć. Więc mam nadzieję, że osoby zainteresowane tą kwestią mechaniki pibajków znajdą coś dla siebie i będą mogli zaczerpnąć jakąś tam wiedzę, jakieś pomysły ode mnie. A więc zapraszam i pozdrawiam. Trzymajcie się. Piona.